Witajcie, z tej strony Michał i dzisiaj opowiem wam o okazjach części komputerowych i nie tylko, więc lecimy. Więc tak, mamy dzisiaj na pokładzie komputer, mój zwany drugi komputer. Obudowa firmy Cooler Mastera, którą udało mi się w sumie za darmo nawet wyciągnąć. Demontowana z innego komputera. Kolejną rzeczą mamy tu zasilacz Cooler Mastera, tak samo 400 W, niestety bez certyfikatu 80+, co poradzić, bo i tak stabilnie trzyma, więc ważne to z tymi napięciami. Karty graficznej jak widać nie ma, bo to jest bardziej taka jednostka do testów, karty graficznych nie tylko, no ale co poradzić, no sprzęt jak sprzęt. Kolejną rzeczą mamy tu procesor, choć go na nie widać, bo jest zakryty chłodzeniem. Na nim w pokładzie jest i3 3240 z taktowaniem 3-4 GHz bez turba i ten procesor w Windows 10 sobie radzi, więc dobre i tyle. Kolejną rzeczą to są ramy, jeden HyperX-a, drugi chyba Micron, jak dobrze pamiętam, po 8 giga, nie, 4 giga, 4 giga DDR3 z taktowaniem 1333, tak jest w oryginale, ale podkręciłem je do 1600 i sobie radzi bez problemu. No i ostatnią rzeczą, którą mogę na dzisiaj zaprezentować, to dysk twardy Toshiba 2 TB, która została wyciągnięta z mojego starego komputera, znaczy starego, to nie powiem. No i w sumie na nim wszystko przechowuję, system gry, aplikacje testowe i wszystko co dla mnie ważne do testów innych sprzętów. A teraz przejdziemy do dalszej części odcinka i opowiem jak to jest z tymi cenami i tak sprawa dalej. Teraz będę omawiać na temat tych cen, które wspomniałem. Co do części ogólnie, co kupowałem z okazjami, to wyłącznie płyta główna z innym procesorem, to wtedy było za 30 zł. Przynajmniej kiedyś to było, chyba w kwietniu ubiegłego roku, co się bardzo opłaciło. W sumie takie płyty nie chodzą tanio. No po tej płycie to trochę roboty było, w sumie tylko raz z BIOS-u i aktualizacja i tyle. Ale ogólnie to wszystko spoko. Zasilacz dostałem pod choinkę w 15 roku od rodziców. No i do dzisiaj w sumie dobrze pracuje. Był tylko czyszczony, więc nic takiego dramatycznego nie było. Wracając do procesora, kupiłem go na Allegro za jakieś 12 zł, co w sumie jak na taką cenę to się opłaca. Bynajmniej tyle do dzisiaj. Ramy, jak się uda dogadać ze sprzedawcami, to można taniej kupić nie za 40 zł, ale to tylko okazyjnie. No i tutaj tylko jedyna wada jest taka ich, że tutaj są inne, ale bez problemu się ze sobą współpracują dobrze ze sobą. I tyle mi z tego tak naprawdę, że dobrze chodzą. Dysk twardy to ze starego komputera, pamiętam, że dałem za niego jakieś 150 zł, choć jak za tą cenę to nawet spoko, jak na używane dyski, choć dysk SSD by się sprzedał. I ta cała budowa to było tak jakby za darmo, bo po prostu gościu oddawał ten komputer z innymi podzespołami, a miałem inną budowę pod te części i pomyślałem, że lepiej je po prostu dam do lepszej budowy, bo po prostu większe karty się zmieszczą, na tym mi zależy bardziej. Co do, to tam jest takie DVD, to w ogóle tu nie widać, tutaj jest taki LG-K, no to też miałem w swoich częściach, nie wiem, za marne grosze kupiłem, ale sprawne, działa, nie ma co narzekać. No, nie licząc z tego, że tu taki wentylator, jak się też kryje do mastera, to wszystko chodzi cicho. Wracając do tego jeszcze komputera, to tak naprawdę władowałem na niego z jakieś 120 jakieś zł, wymieniając tylko procesor, kupując jeszcze płytę i ramy, a mógłbym go sprzedać za jakieś 4 razy drożej. No i jak sami widzicie, można mieć na komputer za małe pieniądze, tylko trzeba właśnie poszukać. To jest najważniejsze też, jeśli chodzi o szukanie okazji. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pamiętajcie też o social mediach, Instagrama i Discorda. Tylko na razie tyle mam. Trzymajcie się, na razie.